ostatni bieg. Ani sekundy, ponieważ wiadomo, że czas nagli, a wzorcy chcą jechać do domu. Witamy z Bitter Motor Lublin, witamy Eurofinans Polonia Piła. Po meczu, w którym goście wygrali 49-41, witam pana trenera Dariusza Śledzia. I proszę o komentarz do spotkania, które można powiedzieć, jak zwykle w tym roku na wyjeździe wygraliście. Było łatwiej niż na Łotwie i w Gdańsku, czy podobnie trudno? Nie ma łatwych meczów w pierwszej lidze. Liga jest bardzo trudna. Mamy. U nas punktuje cała drużyna. Ja powtarzam po każdym meczu, u nas każdy punktuje i to jest klucz do dobrej postawy, do zwycięstw, które do tej pory odnieśliśmy. Ale przed nami kolejne trudne spotkania, tak nie popadamy w jakiś optymizm, w euforię. Dziękujemy Witalom za dobry mecz, za dobrą walkę i co, będziemy dalej. Dawid Nadal z nami, żółkowiec motoru Lublin, który po raz kolejny w tym sezonie miał okazję wykazać się znajomością chińskiego toru. Na finale Złotego Paska udało się pokonać Jarka Hampela. Dziś Hampela nie było, ale też kilka ważnych punktów udało się zdobyć. Co takiego szczególnego ma w sobie motor Lublin, że mimo, że może nie dysponuje najsilniejszym składem na papierze, właściwie jeździ bezbłędnie? Grany team, myślę, że atmosferę, bo to buduje siłę zespołu, no nie? Tak jak widać, jeżeli któryś z nas zawalił jakiś bieg, no to następnie nadrabiał i tak te mecze wygrywamy. No, lepiej niech 8 zrobi po 8 punktów i będzie tam więcej niż 45 i zrobi 2 po 15 i z tego jak reszta będzie mistrza. Także wczoraj fajne zgrupowanie w Poznaniu, byliśmy całą drużyną, dzisiaj fajne śniadanko. Przyjechaliśmy pojeździć na luzu z różnym skutkiem. Co prawda nie w moim wykonaniu nie były to rewelacyjne zawody. Troszkę sugerowałem się właśnie tym złotym kaskiem. Ale ten jeden z ważniejszych biegów, który akurat wygrałem, troszkę nas odciągnął od tego remisu na koniec i wygraliśmy. Zastanawiam się jeszcze, komu zadać pytanie, czy trenerowi, czy zawodnikowi, to może wspólnie, czy po tej pierwszej części zawodu zakończonej remisem coś udało się pozmieniać, udało się jakieś wnioski wyciągnąć, które pomogły wam jeździć, czy jeździliście na podobnych ustawieniach całe spotkanie? Nie no, chyba wszystkich tajemnic nie możemy zdradzać. To jest sprawa, ale już jest po meczu, to i tak nic z tego niczego nie wyciągnę. Ale innym nie możemy. Ale innym nie będą słuchać, no nie chcemy im ułatwiać. Tak, nie, no to oczywiście, no tu wszyscy mechanicy, zawodnicy pracują na tym, żeby no, ten sport jest bardzo dynamiczny, no, korekty trzeba właśnie wprowadzać na bieżąco, bo warunki się zmieniają. Tak było tym razem. Tak czy nigdy nie stał w miejscu. To prawda. Dziękujemy serdecznie gościom, prosimy jeszcze o pozostanie, bo może będą jakieś pytania, ale chciałbym jeszcze przekazać głos gospodarzom. Tomasz Rzędowski, nos spuszczony na kwintę i rozumiemy to oczywiście. Czego dzisiaj zabrakło? Oprócz tego, że Chrisa Harrisa, z którego zdajemy sobie sprawę już teraz. Chrisa Harrisa zabrakło, przede wszystkim zabrakło, może coś Darek powiedział. Darek ma wyrównany zespół, każdy jedzie równo i nie ma dziur w składzie. U nas cały czas są te dziury. Przede wszystkim jest... Nie ma tej regularności u niektórych zawodników. Są mecze po 3 punkty, są mecze po 13, a tutaj jest najważniejsze to, żeby jechać równo, zdobywać te 8 punktów, tak jak chłopaki powiedzieli. Jedzie drużyna, a nie indywidualnie się jedzie. I dzisiaj tego zabrakło. Nie chcę tutaj tłumaczyć też Tomasa Jonasona, jechał z kontuzją, chwała za to, że tutaj u nas się dzisiaj pojawił i reprezentował nasz klub. I motor jest liderem, pozostaje dalej liderem. Tylko im pogratulować. Jedno to Jonasson, drugie to Harris. Chciałbym, żebyś jednak odniósł się do tego tematu, ponieważ różne wieści było słychać w mieście i u fachowców, i u niefachowców. Co się stało? Czy miał być dzisiaj Harris, czy po prostu były to tematy jeszcze niedogadane? Harris został zgodnie z regulaminem powołany na mecz. Paweł Łagota też był powołany na mecz, także tych dwóch zawodników miało się zjawić. W poniedziałek będą stosowne pisma wysłane do Polskiego Związku Motorowego i na bieżąco będziemy informować, jak sprawa wygląda. To jeszcze jedno pytanie na koniec tego wątku. Rok temu, kiedy wygrała tutaj wyraźnie Unia Tarno, powiedziałeś, że ich miejsce jest w Ekstralidze. Czy to samo możesz powiedzieć o motorze Lublin? Najbardziej. Motor Lublin pracował już na to, nie pracuje na to od tego sezonu, tylko pracowali już na to w zeszłym sezonie. Bardzo dobrze to wszystko tam... Wszystko jest dopięte na ostatni guzik i sprawy marketingowe i sprawy sportowe, a to jest potrzebne
nie tylko zawodnicy jadą na to, że musi być przede wszystkim spokój w głowie o finanse, a tam widać, że to wszystko jest na ekstraligowym poziomie. Dziękuję. Rafał Ochoniewski, dzisiaj lider zespołu z Piły, 13 punktów z bonusem, wynik świetny, ale pewnie nie do końca usatysfakcjonowany, bo dorobek dobry, zespół przegrywa. Czego zabrakło twoim zdaniem? Zgadza się. Pewnie, że każdy zawodnik i drużyna się cieszy wtedy, kiedy mecz się wygrywa. No myślę, że trafiliśmy na bardzo mocny zespół i wiedzieliśmy o tym, że będzie spotkanie bardzo dynamiczne i ostre i takie... No, przeciwnik tego po prostu wymagał. Nie postawiliśmy się zadaniami. Byliśmy, myślę, że troszeczkę gorsi. Nie wiem, czy nie wytrzymaliśmy ciśnienia, czy motor lubił się po prostu w tej fazie lepiej dopasować do tego toru. Tak jak tutaj prezes powiedział, właśnie, że tam jest wszystko poukładane. Ten klub stać na wiele i na jak najbardziej na awans w Ekstraligi. My nie schylamy głów, jedziemy dalej, był to bardzo ciężki przeciwnik. Nie liczyliśmy na przegraną i przyjechaliśmy tutaj wygrać, no ale stało się. Jeszcze jedno pytanie, jak się jeździ w parze z Pawłem Łagutą? Wydaje się, że idzie wam coraz lepiej i że bardzo Pawłowi w tych dwóch biegach pomogłeś. A przynajmniej w jednym. Myślę, że Paweł troszeczkę przeszkadzał, ale kilka słów w parkingu, w biegach jechaliśmy, można powiedzieć, parą tak szczególnie jeździ na Łagutu. Nie zawsze to idzie zrobić. Trzeba mieć szybki motocykl, ten drugi też nie może być wolniejszy. Dziękuję bardzo. Drodzy panowie, jakieś pytania dla naszej gości? Tomek, o debiucie Piotr Kacusz. Dużo mówisz. Piotrek musi się jeszcze ogłosić w zawodach młodzieżowych. Wiemy. Cieszę to, że wystartował i płynnie przejeżdżał 4 okrążenia. To jest dobre doświadczenie i na pewno będziemy mieli z niego poczekać na następny sezon. Dziękuję.